Cześć kochani, Tupa, czyli Sprada Make-up. Witam Was serdecznie w nowym materiale wideo. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przyjrzymy się nowości z firmy Hehan, czyli korektorowi kamuflażowi, który bardzo mocno ma kryć, zakrywać nam wszelkie przebarwienia, jakieś zmiany skórne na twarzy oraz wykrywać bardzo dobrze cienie pod oczami. Ja ostatnio pokazywałam zdjęcie na Instastory, które wywołało ogromną burzę i dużo osób pisało do mnie, co to jest za kosmetyk, także dzisiaj odkrywam wszystkie karty i właśnie chcę Wam pokazać, opowiedzieć Wam więcej na temat tego kosmetyku. Jeżeli jesteście ciekawi tego produktu, to serdecznie zapraszam Was na recenzję. Jest to kamuflaż kryjący, który ma wykryć nam niedoskonałości cery i cienie pod oczami. Odcieni mamy do wyboru tylko 4. Kochani, zaczynamy test, nakładanie korektora. Ja na całą twarz nałożyłam, właśnie spsikałam ją wodą termalną firmy Uriage, wmasowałam, a następnie nałożyłam taki krem wodny serum z firmy It Skin, który bardzo fajnie nawilża. Ten kosmetyk jest na moim blogu, także recenzję Wam na dole podlinkuję. Pod jedno oko użyję innej metody i pod drugie oko też. Myślę, że tutaj sięgnę po odcień taki bardziej żółty, czyli taki, jaki generalnie ja często wybieram, odcień 62 Papyrus, jak widzicie ma żółte tony i przybliży się do Was i zaczniemy nakładanie korektora. Jak widzicie sami, u mnie sińce pod oczami są bardzo duże, jest co wykrywać, także myślę, że będzie to bardzo fajny test i zobaczycie, jak ten korektor nowy, ten kamuflaż Heana właśnie u mnie wygląda i sprawuje się podczas wklepywania, rozcierania itd. Pierwsza metoda, jaka pójdzie w ruch, będzie to wklepywanie opuszką palca. Ja odrobinę tego korektora tutaj sobie dam na wierzch dłoni. Myślę, że taka ilość wystarczy. Ja opuszką palca najpierw rozgrzeję ten kosmetyk i zacznę wklepywać. Okej, kochani, tak jak widzicie, wykrył całkiem nieźle. Mnie osobiście nie przeszkadza to, że tutaj widać delikatne zasinienia, dlatego że ja generalnie lubię lekkie makijaże, nie lubię takiej szpachli, super krycia na twarzy, także mnie osobiście takie przebicie jakichś sińców nie przeszkadza. Macie teraz porównanie, jak to wygląda. Ja szybko przypudruję to oko, użyję tutaj pudru, który zawsze stosuję, to jest puder Sensa i tym razem w nowym wydaniu. Także szybko przypudruję to oko i przechodzimy tutaj do metody z pędzelkiem. Ok, kochani, i przechodzimy teraz do tego oka i tutaj użyję takiego pędzelka. Jest to niezbyt zbita kulka, jest to pędzelek chiński, ale w swojej ofercie wiem, że Coeva ma coś podobnego i ten pędzelek właśnie jest na Coevie wzorowany. Także mam tutaj jeszcze tego kamuflażu dosyć sporo i wbiję sobie ten kamuflaż, ten kosmetyk w pędzelek. Dobrze wpracuję we włoski i takim ruchem stemplującym nałożę tutaj pod oko. Ok, korektor mamy nałożony pędzelkiem i teraz nałożę puder. Przybliżę się do Was, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten korektor nałożony opuszką palca i pędzelkiem. Tak prezentuje się oko, gdzie nakładam korektor opuszką palca. A tutaj mamy oko, gdzie używam pędzelka i ruchu takiego stemplującego. Ja, kochani, teraz wykryję niektóre miejsca, które potrzebują tego kamuflażu. Także tutaj skrzydełka nosa, tutaj ta maleńka plamka czerwona i tutaj załamanie brody. Nałożę puder, dlatego że dzisiaj jest słońce, jest bardzo ładna pogoda w Łodzi i nie mam ochoty na podkład, także nałożę tylko puder, wykończę ten makijaż i przyjdę do Was, żebyście zobaczyli, jak wygląda całościowo w makijażu, jak wygląda na twarzy i też jak wygląda po utrwaleniu. Także zaraz do Was wracam. Tak, kochani, wygląda to z bliska. Według mnie wygląda to całkiem nieźle. Ładnie ten korektor wykrył moje cienie, ładnie zakamuflował je. Oczywiście gdzieś tutaj są te przybicia, natomiast mnie osobiście to nie przeszkadza. I wrzucę Wam teraz jeszcze zdjęcie zrobione w świetle dziennym.
Kochani, przyszła teraz pora na podsumowanie. Czy polecam korektory kamuflujące z Heana? Zdecydowanie tak, są to kosmetyki, które są bardzo gęste, bardzo napigmentowane, bardzo kremowe. Trzeba umieć z nimi pracować. Tutaj już zależy, jaką metodę Wy wolicie, czy właśnie tak jak pokazałam, z pędzelkiem, czy z opuszką palca. Jeżeli chodzi o używanie pędzla, to mam taką jedną uwagę, że wtedy kamuflażu zużyjemy więcej, dlatego że po prostu pędzelek wpija nam trochę tego produktu. Natomiast jeżeli używamy opuszki palca, to zużywamy mniej i za każdym razem, w jednym i w drugim przypadku, warto delikatnie nałożyć ten kamuflaż, rozgrzać tutaj na powierzchni dłoni i dopiero wtedy albo wklepywać, albo właśnie wypracowywać w pędzel. Nie polecam Wam, to znaczy u mnie ta technika się nie sprawdziła, z mokrą gąbką, czyli tak jak większość osób lubi używać kamuflaży i podkładów. Tutaj ten kamuflaż jest zbyt gęsty i mam wrażenie, że w zetknięciu z wodą on się dziwnie rozwarstwia. Ja miałam taką sytuację za pierwszym razem, kiedy nałożyłam i chciałam go na szybko wpracować gąbką, to pod okiem po prostu potwornie się zważył, wyglądało to bardzo, bardzo źle. Także ja Wam tutaj gąbkę mokrą odradzam. Natomiast z pędzelkiem, z opuszką palca jak najbardziej tutaj się sprawdza i nie ma żadnych przykrych niespodzianek. Jeszcze mam taką jedną uwagę. O ile tutaj w zagłębieniach nosa czy brody wygląda bardzo dobrze, to jeżeli macie taką cerę jak ja, czyli suchą, dojrzałą lub taką, która ma tendencję do tworzących się skórek, ja taką cerę właśnie mam i mam tutaj z nosem właśnie ten problem, to po nałożeniu tego kamuflażu, jak pierwszy raz testowałam, pojawiły się takie dziwne suche skórki i przebicia, ale to było bardzo takie suche, tak jakbym nałożyła na super suchą, nienawilżoną cerę puder i to w dużej ilości. Wyglądało to bardzo nieładnie, bardzo nieestetycznie, sucho, więc nie polecam Wam go nakładać przy mocno przesuszonej cerze i właśnie jeżeli macie gdzieś tam jakieś suche skórki, tak jak ja mam na nosie, to Wam tego nie polecam. Natomiast na twarzy, jeżeli macie jakieś takie punktowe właśnie zaczerwienienia, sprawuje się on bardzo dobrze i pamiętajcie, przy tym kosmetyku im mniej dacie tego produktu, tym lepiej dla Was. Czy są tu jakieś minusy? Jest jeden bardzo poważny, troszkę irytujący, mianowicie taki, że ten korektor lubi się utleniać, także w momencie, kiedy jesteście w drogerii i nałożycie sobie wszystkie odcienie i powiecie tak, ten akurat papirus czy jakiś inny jest idealny dla mnie, możecie się bardzo pomylić, dlatego że ten korektor bardzo, bardzo lubi się utleniać, co widzieliście na początku tego materiału. Także przestrzegam przed tym, aby nie wybierać w ciemno, dać temu kamuflażowi czas, nałożyć, rozetrzeć, zobaczyć, czy będzie się u Was utleniał, czy się nie będzie utleniał, jak się będzie utleniał, a dopiero potem zdecydować, który odcień jest dla Was dobry. W gamie kolorów mamy tutaj 4 odcienie. Mam nadzieję, że odcieni pojawi się więcej, dlatego że ten kosmetyk ma ogromny potencjał, tylko że chciałabym, aby więcej kolorów było i też, żeby pojawił się dla tych z Was, które lubią konturowanie na mokro, odcień rzeczywiście jakiegoś ciemnego, chłodnego brązu, dzięki któremu będzie można wykonturować twarz. To wszystko, kochani, co miałam do powiedzenia na temat tego kamuflażu. Jeżeli Wam się podobał ten film, ta recenzja, to dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał i uderzcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. Dzięki wielkie za oglądanie, za subki, za lajki, za komentarze i widzimy się niebawem w kolejnym materiale wideo. Buziaki, mua! Pa, pa!